Hej, ten górny item będzie mój. Witam z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrałem Wy. Pokémon Pearl, czwarta generacja. Kolejny głupawy trener. No, za chwilę będę musiał zmienić Pokécz na jakąś inną aplikację. Nie żebyście wiedzieli cały czas, o której nagrywam, bo mi się to nie podoba. Żebyście nie wiedzieli, że ja całą sobotę i niedzielę nagrywam. John Wayne, załatw tego kolesia Emberem. Podpal go. Już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieli normalne ataki ogniste. Znaczy, silniejsze. I więcej ognistych ataków, bo tak jak na razie tylko jeden atak. Nie. I później jeszcze jakieś ataki walczące i tak dalej. Trochę z TM-ów się jeszcze nauczymy. TM-ów. Będzie trochę zabawy tutaj. O ile dobrze pamiętam, ten trener ma ciekawego Pokemona. Pierwszy raz widzimy nie Zubata, tylko jeszcze takiego innego. Nie, to nie ten. To pewnie ta trenerka, która będzie za chwilę na górze. Ma Pokemona, którego jeszcze nie widzieliśmy, który jest... No, jest Pokemon, o którym łatwo zapomnieć, ale pamiętam, że kiedyś mnie rozwalił, dlatego o nim nie zapomniałem. Ale wiele o nim zapomina, w ogóle o jego istnieniu. Za chwilę będzie trochę z tym zabawy. Zubaty. W sumie mógłbym sobie takiego... Zubata złapać, ewoluować go w Golbata i później w tą jego trzecią ewolucję. Jak się nazywała trzecia ewolucja Golbata? Zubata. Nie pamiętam angielskiej wersji. Możecie mnie poprawić. Xatubat. Crossbat, coś takiego. Który wygląda jak taki X. Chyba nawet boss tutejszego teamu złoczyńców go ma. No, nawet Pokebola dostaliśmy. To twój Pokémon i twoje Pokeballs. Nie, twój Pokédex i twoje Pokeballs. A nie, to on teraz będzie miał tego Pokemona. No, zawsze razem, dokładnie. Zawsze razem raźniej, super. Teretem. Zostałeś wyzwany przez młodzieńca Dallasa. Deles? Deles? Serio? O mój Boże. Gangi się tu pojawiają. Dokładnie tego Pokemona miałem na myśli. Cricketon. Cricketot. Jego ewolucja wygląda jak taka... bestia? Jak taka prawdziwa bestia? To jest chyba Robal. I on ma niebezpieczny atak. Może naładować się, no, co prawda, żeby ten atak, użyć tego ataku, musi się naładować dwie rundy. Ale to jest prawdziwy killer na sloków. Kiedy tak znienacka użyje swojego ataku specjalnego, kiedy go już naładuje, to wtedy może Pokémon zginąć. Pamiętam, że tutaj raz na nim umarłem, tak nieszczęśliwie. I musiałem się wracać. I to do mamy. Od mamy musiałem wracać, znaczy się, bo nie byłem przygotowany na to, że zginę teraz. I nie byłem wtedy jeszcze w żadnym Pokécenter. Tutaj mogłem też złapać przecież Shinxa. Chociaż wygląda na to, że poziomy się w ogóle nie różnią zbyt bardzo. Mam go spalić? Jeszcze dwa poziomy i będę ewoluował, więc warto jeszcze trochę podtrenować. To może nie będę musiał używać Budiego w następnej arenie. Albo będę miał wtedy dwa dobre Pokémony, i Budiego, i właśnie John Wayne'a. Ach, jak ja lubię dawać ksywki Pokémonom. Pamiętam, że kiedyś tego w ogóle nie lubiłem. Uważałem to za małpie. Że tylko małpy nazywają swoje Pokémony, dają jakieś ksywki, bo to do dupy jest i tak dalej. Ale kiedy sam zacząłem używać ksywek, to było tak bardzo można się przywiązać do swoich poków. Szczególnie przy Nuzlocke'u. Nigdy w Nuzlocke'a nie grałem, pewnie się do tego też nie nadaje. Z moją wiedzą o Pokémonach musiałbym jeszcze trochę potrenować, co i tak mam zamiar zrobić, więc nie mówię, że nigdy nie zrobię Nuzlocke'a. Ale na razie wolę się skoncentrować na normalnych pokach, bo wiem, żebym sobie teraz nie poradził. Może jeszcze kiedyś zmienimy zdanie, prawda? Może kiedyś jeszcze za to zabierzemy. Nigdy nie mówię nie, prawda? Nigdy nie mówię nigdy. Tylko, że teraz to w tym zdaniu powiedziałem to dwa razy. Ale właśnie jak oglądałem projekty, to nawet jako widz można się do tych Pokemonów strasznie przywiązać. Takiego John Wayne'a. Jakby on zginął, to bym mu płakał. Dobrze, że zatrzymałem ogień dla tego ognistego Pokemona. Nie wymieniłem go teraz. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z mojej decyzji, że wybrałem John Wayne'a. Podoba mi się to. Pokemon ognisty walczący. Po tym jak w Oras mieliśmy wodnego Pokemona, wodno-ziemnego. To ładnie pasuje, trzeba powiedzieć. Caitlyn Starlily. Les Caitlyn.
Les można przetłumaczyć na La Firinda. Ale to są wszystko dzieci, więc jakoś mi się to nie widzi. No cóż. Zobaczmy. A niedługo level up, czyli dostaniemy naszą ewolucję przed następną areną. Bo jeszcze parę walk nas oczekuje. Tak, tak, ty... La Firindo. Swoją drogą, jak myślicie, ile lat mają postacie w Pokémonach? Podobno Ash ma 10 lat w anime. Tak samo reszta trenerów, którzy zaczynają, czyli Mei w anime, Dawn w anime oraz... Serena w anime. Mają wszyscy po około 10, 11, 12 lat. Coś takiego. Bo zawsze tak wygląda, kiedy Pokémony się... Znaczy, kiedy ktoś zaczyna Pokémonów, znaczy zaczyna przygodę Pokémonów w anime, to zawsze ma ten wiek. Aż miał 10 i pewnie reszta też ma około 10, między 10 i 12. Właśnie myślę, że w anime tak jest. I mówi się też, że Aż w ogóle się nie starzeje. W anime, w ogóle się nie starzeje w każdym sezonie. Mimo, że powinien teraz mieć około 16 lat, jeżeli liczyć w... według rachuby tego z Shire'u. Jakby się patrzyło na dni, które minęły w anime. No właśnie, to powinien mieć teraz 16 lat. A w Black and White, na początku Black and White chyba było powiedziane, że aż 10-letni trener wyrusza w podróż, czy coś takiego. Nawet jeżeli oni tak mówią, to jakoś w to nie wierzę. Mi się wydaje, że w anime nawet aż ma około 15 lat. Swoją drogą. Ale mówiliśmy o postaciach z gry. Machop, jak ja nie lubię Machopa. Jego ewolucje są co prawda okej, ale Machop to jest jeden z moich znienawidzonych Pokémonów, nie wiem. Nie podoba mi się jego wyraz mordy i jak w ogóle jego design. I właśnie nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że Pokémony akurat kiedyś były dobre, a teraz z dupy wyglądają wszystkie. Nie, w pierwszej generacji było dokładnie tyle samo, albo nawet czasem więcej z dupy wyglądających Pokémonów niż w niefajnych Poków, niż na przykład w drugiej, trzeciej, czwartej. No to prawda. Cholernie jest parę Pokémonów, których cholernie nie lubię z pierwszej generacji. Na przykład też ta Jinx, ta piosenkarka. Obrzydliwe. Ale mówiliśmy o wieku postaci z gry. W anime można powiedzieć, że no... mają około 12-10 lat, coś takiego. Ale jeżeli chodzi o anime, to znaczy jeżeli chodzi o grę, to jestem ciekaw. Wydaje mi się, że taka... Gerwandia, tutaj Gerdia. Jak ją nazwałem? Cholera. Gerdin, prawda? Gerdin, dokładnie. Przypuszczam, że taka Gerdin ma około 14 lat. Powiedzmy tak, 14 lat. Wydaje mi się, że Red też miał około 16 lat. Tak na oko. Jak patrzę na postać, to jak się prezentuje i tak dalej, to wydaje mi się, że ma 16 lat. Red miał 16 lat, jeżeli chodzi o postacie z... drugiej generacji, to myślę, że mieli tak około... Męska postać z drugiej generacji miała też około 15. A żeńska postać około... też 12, coś takiego 12-13. A zmienię na Maxwella, żeby też sobie trochę powalczył. W trzeciej generacji to wydaje mi się, że jeżeli nie będziemy brali remake'i pod uwagę, to że też Mei i Brandon też mieli tak około 16 lat. Bo wyglądali dość dorośle, moim zdaniem. W remake'ach to już co innego, w remake'u wyglądają jak 12-13. Jeżeli chodzi o tutaj, jak już powiedziałem, jeżeli chodzi o czwartą generację, to też myślę, że mają coś około 15-16 lat, coś takiego, 14-15-16. W piątej generacji, on Black and White 1, wydaje mi się, że mają coś tak, że mają tak około... To było chyba nawet potwierdzone, że mają 16-17 lat. Jeżeli chodzi o Black and White 1, jeżeli chodzi o Black and White 2, to pewnie mają tak około 14-15 znowu. A X i Y to też pewnie coś około 16, jeżeli chodzi o anime, jeżeli chodzi o grę. Wiecie o co chodzi, mylę się teraz cały czas. Ale tak właśnie rozkminam to sobie, jak... Ile mogą mieć lat? Nawet jeżeli oficjalnie, z oficjalnej strony zostanie podany, że wszyscy mają 10 lat, to ja powiem nie. Nie wierzę. Pierdolisz, Game Freak. Nie gadaj głupot. Jak mam się zidentyfikować tutaj z 10-letnim chłopakiem albo dziewczynką? Chociaż w Pokémonach w ogóle nie muszę się identyfikować postaciami, to muszę powiedzieć. Dlatego też zawsze mogę grać dziewczyną. Ale dobra. Ale przynajmniej trochę dostanie nasz Maxwell dostanie trochę punktów. Nasza Maxwell. B. Już od 10 minut nagrywamy, a prawie...
w ogóle nie poszliśmy dalej, tylko parę kroków tutaj, parę walk. No właśnie w Pokémonach te walki dużo czasu zżerają. Znajdziemy tu jakiegoś fajnego encountera? Żaden encounter nie był. Fuck. Nie ma żadnych spotkań z Pokémonami. O, jest jeden. Co takiego tu znajdę? Musi być coś fajnego. Nie. Śledzisz mnie, chcesz, żebym cię zabrał, prawda? Pomyślę. Zastanowię się nad tym. Nie. Żeby nie przesadzać z poziomami, żeby była jakaś trudność później. Nie będę tyle levelował. A tutaj chciałem zmienić przecież czas. Pup. Tu, proszę. Mogę na nich kliknąć. Ten ma najfajniejszy dźwięk. O, popatrzcie tutaj, to Pokecz. Jesteś nowym trenerem, co? Bardzo dobrze. Prezent, tak. Mam dla ciebie prezent. HM06. Co to było? HM06? Co było? Czym było HM06? A, Rock Smash. Mogę rozwalać kamienie. No właśnie, tutaj dostaję Rock Smash. A ja jako dzieciak nie wiedziałem, co zrobić, bo grałem po niemiecku, a nie znałem wtedy ani angielskiego, ani niemieckiego. I później tutaj nie wiedziałem, gdzie iść, bo żeby do drugiej areny przejść już, albo do tego miejsca, gdzie trzeba pójść po pokonaniu pierwszej areny, czyli to jeszcze nie była druga arena, bo druga arena jest trochę później. Geodude! Geodude'a nie lubię, ewolucji Geodude'a nie lubię też, ale trzecia jego ewolucja. Albo druga jego ewolucja w sumie. Ta ostatnia forma jest całkiem fajna. Popatrzcie, jeżeli użyję ognia, to mu nic nie zrobię. Prawie. Bo on ma niski poziom w porównaniu do mnie. Rock Polish! Kamienna Polska. Kamień polski. Żartuję, no jasne, oczywiście, że polerowanie to ma na myśli. Myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby wytrenować Budiego. Budi może użyć tutaj swoich roślinnych ataków i potrenować. Super! Ale właśnie, potrzeba właśnie Rock Smasha. Trzeba go użyć, żeby przejść dalej. Ja przez długi czas tego nie potrafiłem i godzinami szukałem tutaj, gdzie mam iść dalej. Kiedy grałem po raz pierwszy tu. I tu właśnie trzeba zawsze podkreślać, cholera jasna, że Budi zginął. Trzeba zawsze podkreślać, że to się zdarzało, mimo że wiedziałem, że mimo że wcześniej już przeszedłem jakieś Pokémony. I tam też trzeba było używać HM-ów. A tutaj nie wiedziałem, jak to było zrobić. Pewnie wtedy ktoś mi pomógł, jakiś kuzyn czy coś takiego. I dlatego nigdy się tego nie nauczyłem, bo ktoś inny za mnie to zrobił. No dobra, to musimy ogniem załatwić takiego kamyczka. Miałem kiedyś piłkę Geodude. Tak jakby tylko jego głowa bez rąki rzucało się nią o podłogę czy o ściany. I robiła wtedy dźwięk Geodude. Było wiele takich Pokémonów, takich piłek. Kiedyś było sporo gadżetów na temat Pokémonów, nawet w Polsce. Sporo tego miałem. A teraz wszystko się zapodziało. Teraz nie mam już nic z tego. Nic. Cholera jasna, gdzie to się wszystko podziało? Pochowane po szafach w Polsce. W starym mieszkaniu mojej babci, a teraz nikogo tam nie ma. Nie. Kolejny Geodude. Chyba teraz ucieknę od... Ucieknę. To nie ma sensu. Ucieczka nie ma sensu. Teraz, kiedy Budi w ogóle nie żyje, to... Kurde, Budi mi się nie ewoluuje, bo teraz on potrzebuje dużo... albo raczej dużo zaufania potrzebuje Budi, żeby się ewoluować. Czyli tego nie zrobi. Bo za każdym razem, kiedy Pokémon umiera, traci trochę zaufania do trenera. Cholera jasna, jak mam go ewoluować? A myślałem, że może jednak Budiego zatrzymam trochę. No, zobaczymy. W końcu z każdym poziomem też dostanie trochę zaufania. A skoro go będę jeszcze trochę trenował, to można powiedzieć, że będzie ok. To dopiero czwarty odcinek, a już jesteśmy tak daleko. Shinx! No, nieźle. Zawsze to samo, kolejny dzień i zawsze to samo. Muszę powiedzieć, że trochę to nie jestem przyzwyczajony teraz do tego, że każdego Pokémona trzeba trenować osobno. Bo w X i Y, nie wiem, czy w Black and White już to było, bo tej generacji nie grałem, ale jeżeli chodzi o X i Y, to tam jest coś takiego i też w remake'ach trzeciej generacji będzie level up zaraz, znaczy jest level up, będzie zaraz ewolucja. Chciałem powiedzieć, że jest tam coś takiego jak jeden Pokémon walczy, to punkty doświadczenia są dzielone na wszystkich przez EXP share. Dzielenie punktów doświadczenia. Co? John Wayne ewoluuje?
John Wayne ewoluuje w Karate Kida. Nie, Shanghai Kid. Yeah. Jeszcze brzydsza małpa. Z milusiej małpy w brzydką małpę. Gratulacje, John Wayne zmienił się w Monferno. Zabawne. Zabawna nazwa. I chce się nauczyć move punch? Oczywiście, że chce się nauczyć, bo to jest walczący, a tak? No i teraz mamy nowy typ. Firefight. Co prawda moc 40, ale... Te, zabierzmy to. Walczący atak się nam przyda. Właśnie tego ataku chciałem. Czyli może jednak John Wayne załatwi tą arenę. Zobaczymy. Czwarty odcinek i już ktoś nam ewoluował. Za chwilę przy tej trenerce będzie mógł użyć tego ataku. Chociaż możemy też wypróbować już na Geodude. Ten atak. Ale tutaj jako, że co prawda jest tutaj EXP Shell w tej generacji, ale tutaj można użyć go tylko na jednego Pokemona i tyle nie daje. Dlaczego używasz Embera? Nie! W każdym razie tutaj tyle nie daje. No można go użyć tylko na jednym Pokemonie i tylko jednemu Pokemonowi dodaje. A za to ten Pokemon, który walczy, dostaje mniej. I dostaje się go stosunkowo późno. A jak ostatnio grywałem sobie w XY albo w Oras, tam nie musiałem w ogóle trenować. Bo wszystkie Pokémony trenowały, gdy jeden z nich walczył. Niby jest to zbyt OP. Ten dodatek jest zbyt wielkim ułatwieniem, można by tak powiedzieć. Ale ja lubiłem to ułatwienie. Nie muszę wtedy tyle trenować. A jeżeli chcę trenować EVDV, to i tak muszę się za to zabrać osobno. A dla takiego zwykłego playthrough, z normalnej fabuły, też na przykład dla Let's Playa, jest to całkiem... dobre ułatwienie. Budeł. Mógłbym go spalić, ale chyba dam mu tutaj... Match Punch. Yeah. Falcon Power! Biorąc pod uwagę, że jesteśmy 9 poziomów powyżej niego, to jest dość słabe. Ale tylko 40 ataku normalnie, więc... nie ma co narzekać i się co dziwić. A tu mogę go podrapać teraz. Wii! A masz! Fascynuje mnie ten ogon, albo raczej ten ogień, który wylatuje z ogonu, pan Ferno. John Wayne'a. Fascynuje mnie, że to taki długi ten ogień jest. Ciekawie to wygląda. Nie chcę zmieniać poka. Kto będzie? Psyduck! Psyduck! Pamiętam, że jak grywałem kiedyś w Pokémon Diamond, to ewolucja Psyducka, Golduck chyba się nazywa, Golduck był... tym Pokemonem, który całą arenę wywalał. Nie używałem startera, nie używałem niczego innego, tylko Golduka używałem. I Golduck rozwalał całą ligę i wszystkie areny. Nawet tą elektryczną pod koniec. Chociaż tam pewnie miałem problemy, biorąc pod uwagę typy. Ale w lidze to rozpierdzielał wszystko. Coś mi się wydaje, od zawsze mam takie wrażenie, że właśnie typ wodny jest najsilniejszym typem. Ej, co? Chcesz zbierać, znaczy możesz tutaj pokonywać bla, areny, zdobywać odznaki, później pokonać ligę. Pokażę ci teraz, gdzie jest ta arena. Ta muzyka jest fajna. Już ktoś tam jest! Więc ci nie pomogę w niczym. Hugh Jackman? To ty, Gerdine! W końcu tu przybyłaś, he? No ale ty musisz walczyć z tymi wszystkimi trenerami, a ja nie, a i tak Pokémony leveluję. Jesteś dość ten... no, wolna. Jesteś tak wolna, że lider areny już dawno poszedł. Powiedział, że musi coś zrobić w tych kopalniach Orburg. Już dostałem moją odznakę, więc to nie jest wielki deal dla mnie. To nie jest dla mnie wielka sprawa. Ale i tak tutaj stoisz. Żeby nikt nie wszedł, co? Czyli tak naprawdę musimy teraz pójść do... do kopalni musielibyśmy teraz pójść. Żeby powiedzieć naszemu typkowi z areny, że hej! Jesteś tym typkiem z areny i musisz teraz ze mną walczyć. I wtedy on powie, o tak, walczyć! Zawsze lubię to robić, he? Jak mnie to cieszy, że od mojego hobby i od mojej drugiej pracy mnie tutaj odciągasz. Bo chcę wykopać skamieliny w kopalni i w ogóle różne surowce. Magiczna ruda i te sprawy. A wtedy my powiemy, tak, dokładnie tak, wiedziałem, że zrozumiesz. On powie, zamknij mordę. Znaczy pomyśli to, ale nie powie tego, bo jesteśmy dziewczyną.
i to małą dziewczynką w porównaniu do niego, dorosłego faceta, więc... No, tutaj mamy Onixy, Zubaty i Geodude. Geodude. Oczywiście, że na pierwszym miejscu musiał przyjść Geodude. I to będzie chyba idealnym miejscem na trenowanie moich poków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może nie wytrenuję teraz wszystkich, może jednak spróbuję przy pomocy John Wayne'a całą tą arenę rozwalić. Ale myślę, że przynajmniej trochę podleweluję mojego przyjaciela Budiego. Nie ma się dziwić, że on umarł teraz po tym jednym ataku, bo to jest super super efektowny z tego co pamiętam i mieliśmy sporą różnicę poziomów. Chyba 8 czy coś takiego, nie patrzyłem ile miał dokładnie. No, już 20 minut mamy, ale jeszcze w tym odcinku pójdziemy pod typka z areny, żeby wiedział, że na niego czekamy. Geodude się pojawia. No to myślę, że tutaj jeszcze... Ach, dobra, rozwalę go jeszcze raz. Pokażę mu, na co mnie stać i was też. Teraz 7. Chyba jest silniejszy od tego poprzedniego. Tamten miał chyba 5 albo coś takiego. No, widzicie. Możliwe, że będzie całkiem łatwo dla nas na tej arenie. Yeah! Niedługo 15 poziom. No nie! Mogłem sobie kupić obronę. Dobra, już nie będę z wami walczył. Że też wy nie macie problemy z tymi ludzikami w kopalni. Przyjaciele. Dude! Fucking kidding me? Nie! No Zubat, świetnie. Na 8 poziomie męski Zubat. To genialne. Skończyłem ze światem. Czy wyjdziemy stąd bezpiecznie? No. Co my tutaj mamy? Potion! Na pewno się przyda. A ty doktor? Co ty robisz? Wyglądasz inaczej niż inni. Więc ty musisz być tym, którego szukam. Okej, zostań tu mi, zostań tam i patrz na to. Używa Rocket Smasha, yeah! Nie popisuj się ty. Nawet takie gruzy można zniszczyć przy pomocy tego. Jeżeli zdobędziesz odznakę z areny tego miasta, też będziesz mogła coś takiego zrobić. Oczywiście musisz najpierw pokonać lidera areny, czyli mnie. No, nawet mu nie powiedziałem, że chcę. No, co tam powiesz? Machop! A tu się już nie pojawiają Pokémony. Nie powinienem tego tak głośno mówić. Trener, nie! Chcę zrobić sobie przerwę i mnie pobić tutaj w kopalni. Gdzieś ściany mogą w każdej chwili spaść nam na głowy. Jej, jesteś geniuszem! Colin! Pracownik Colin. Colin Creevy. A więc co się z nim stało? Wy chyba tutaj nie czujecie tego, tej mojej aury, która ze mnie wycieka, że mogę was załatwić wszystkich jednym atakiem, bo mam styl walki, no, karate i tak dalej. Wow, niedługo naprawdę zdobędę 15 poziom i będę zbyt OP na arenę. Chociaż chyba najsilniejszy Pokémon areny ma 16 poziom, to może jednak nie? Może jednak mi się przyda ta walka? Onix! Wow, pierwszy raz widzimy Onixa. To jest... Lubię Onixa. Onix jest fajnym Pokémonem, ale nie takim, którego chciałbym wziąć do drużyny, bo on jest... No takim, kamienne Pokémony ogólnie nie są moimi ulubionymi i nie są najsilniejszymi. Mają sporo wad. Ale jego stalowa ewolucja jest ciekawa. Jest to Pokémon stalowy, może mieć też ogniste ataki i tak dalej. Jest całkiem fajny. Nie pamiętam jak się nazywa. Ewolucja Onixa. Możecie im pomóc. I ewolucja Onixa ma nawet mega ewolucję dodatkową. To całkiem fajne. W następnych generacjach oczywiście. Swoją drogą ciekawe byłyby haki do starych ROMów, starej generacji Pokémonów, które pozwalają mega ewolucję. Na przykład mega ewolucja tutaj w Pearl albo w... Sapphire. Daj mi spokój, ty Geodude. Już nie będę z tobą walczył, to jest żałosne, nie potrzebuję tego wszystkiego. Proszę, niech nie będzie ich dużo, kiedy teraz będę wracał na powierzchnię. Dobra, ludziki, wiecie co? Powiedziałbym, że zobaczymy się na powierzchni, kiedy będę już po treningu. Trochę tam potrenuję Budiego. Może Maxwell też zostanie potrenowana. Zobaczymy. Jeżeli wam się podobało,
Zażyjcie do aktualnych, przeszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja mówię, cześć. Na razie.